Cześć. Dzisiaj taka sytuacja. Klient przyszedł po odbiór butów dzień wcześniej, których jeszcze nie zrobiłem, ponieważ dopiero na jutro będą do odbioru. I zaczął mi grozić, że mnie zgłosił do Urzędu Skarbowego, że mam za drogie ceny. Popatrzcie sobie na te buty. Chodziło tutaj o naprawę obcasów w tych butach. Ja temu panu proponowałem, że mogę zanieść na drugi punkt, gdzie mój pracownik pracuje i tam naprawia buty taniej, po 35 zł obcasy, też z dobrych gum. Ja natomiast robię wszystko, w większości to, co mogę dać, dopasować do butów z włoskiego Vibrama, który jest bardzo drogi. Również technika naprawy, sposób przeprowadzenia czynności tej naprawy troszeczkę jest wydłużony, troszeczkę inaczej to robię, z większą uwagą na detale, dlatego też ta cena u mnie wynosi 50 zł. I teraz się zastanawiam, co zrobić z takim klientem, ponieważ nie można odmówić wykonania usługi, jeżeli się świadczy usługi zawodowo, chyba że klient jest nietrzeźwy lub sposób zachowania klienta może można też stwierdzić na podstawie tego, że można odmówić wykonania usługi. Właśnie się teraz zastanawiam, czy naprawiać te buty dla niego. No, przyjdzie jutro po te buty, na pewno oczywiście będzie mnie tutaj znowu szantażował, będzie coś wydziwiał i się zastanawiam, czy jest to powód, żeby nie naprawiać tych butów, czy jednak naprawić mu te buty i zobaczyć, co się będzie działo. Jak myślicie? Może ktoś mi odpowie na ten moje pytanie. Tak więc u mnie tak poniedziałek się troszeczkę nerwowo kończy. Klient oczywiście też mówił, że mnie nagrywał, że już mnie zgłosił, że przyjdzie tam imię jakoś pani, czy pan Jacek z kimś tam przyjdzie na kontrolę do mnie. No, czasami się niestety tacy klienci trafiają i psują troszeczkę nastrój, troszeczkę, no nawet bardzo czasami psują, tak jak w tym przypadku. To już było jakąś godzinę temu, ponieważ już jest godzina 19 za 20, to było po 17, więc już zdołałem troszeczkę ochłonąć, no ale ten niesmak pozostaje i dylemat, co robić z tymi butami. Za niewykonanie usługi według prawa, które było uchwalone w latach 70. Można dostać karę grzywny. No ale czy to jest powód, że ten klient tak się do mnie odnosił, zaczął mi grozić, straszyć mnie? To jest powód, żeby takiego klienta nie obsłużyć? Dajcie znać w komentarzach. Miłego poniedziałku. Do zobaczenia. Cześć.